Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym seminarium z serii Seminarium Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce. Dzisiaj mamy seminarium specjalne dotyczące dydaktyki matematyki. Prelegentką jest dr Edyta Juskowiak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedstawi ona wykład na temat główne kierunki badań w dydaktyce matematyki, wyzwania współczesności. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Ja tylko tak zapytam, czy same kobiety uczestniczą w tym spotkaniu, czy mężczyźni także bywają na tych Bywają, spotkaniach? jest w tej chwili, jest też pan, widzę. No, dlatego nie chciałam popełnić żadnego błędu, także będę używała sformułowania Państwo. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tym spotkaniu. Nie ukrywam, że jest to dla mnie ogromne wyzwanie, fantastyczna okazja do tego, żeby móc podzielić się swoim doświadczeniem. I powiem tyle, że dość długo zastanawiałam się nad tym, w jakiej formie dziś do Państwa opowiedzieć o właśnie głównych kierunkach badań w dydaktyce matematyki. I postanowiłam nie przeprowadzać Państwa przez teorie i nurt paradygmatów związanych z dydaktyką matematyki, ani także przez wyniki prowadzonych przeze mnie badań. Stwierdziłam, że zabiorę Państwa w taką podróż przez moje doświadczenia dotyczące tego, czym dydaktyka matematyki jest dla mnie i czym także jest dla całego środowiska dydaktyków matematyki, przynajmniej mam taką nadzieję. Jeżeli okaże się, że któryś z poruszonych przeze mnie tematów warto byłoby zgłębić bardzo teoretycznie, jestem gotowa jeszcze raz kiedyś wystąpić tutaj u Państwa na tym spotkaniu. Specjalnie uprzedzam, bo mam świadomość tego, że z pewnością poprzednie seminaria związane były z głębokimi dyskusjami Państwa na temat dowodów twierdzeń, czy też poszukiwania luk w dowodzonych przez Państwa twierdzeniach, albo właśnie dyskusji na temat powstających teorii matematycznych. To dzisiejsze spotkanie będzie na pewno odmienne od tego, co się dotychczas wydarzyło. Szanowni Państwo, zacznę swoje wystąpienie od cytatu pani profesor Zofii Krygowskiej. Zdecydowaną większość swoich wystąpień od cytatów pani profesor Krygowskiej, prekursorki dydaktyki matematyki w Polsce i nie tylko w Polsce, bo na całym świecie, zaczynam zazwyczaj. Dziecko uczy się matematyki nie tylko w szkole, jest ona obecna w jego życiu codziennym, w kontakcie z dorosłymi, w grach i zabawach. Dziecko uczy się spontanicznie matematyki w wieku przedszkolnym, później także poza szkołą, bo nasz świat jest matematyką przeniknięty. Dlaczego od tego cytatu zaczynam? Bo bardzo chciałabym wszystkim Państwu pokazać, jak mocno matematyka związana jest z rozwojem intelektualnym każdego z nas. Od przedszkola, po szkołę średnią i nie tylko, tak? Bo doskonale wiemy, że różne historie życiowe toczą się po szkole średniej. Chciałabym także pokazać tutaj Państwu, jak ważną rolę w tym całym procesie rozwoju intelektualnego z perspektywy rozwoju matematyki odgrywa ekspert, czyli dydaktyk matematyki. Bo to raczej nie powinno być tak, że owa nauka matematyki będzie spontaniczna cały czas. Rolą dydaktyka matematyki jest właśnie to, by ustrukturyzować, ugruntować, uspójnić ów rozwój matematyki. I tu chciałabym nawiązać do moich kontaktów z panem profesorem Berthardem Kutzlerem, który jako autor teorii rusztowania w nauczaniu matematyki bardzo często podkreślał właśnie fakt tego, że budowanie matematyki w umyśle ucznia to jak budowanie kolejnych pięter w procesie tworzenia budowli czy tworzenia domów. To, co było istotne w teorii, jest istotne w teorii rusztowania, to fakt poszukiwania, nieustannego poszukiwania metod, narzędzi i sposobów na to, by spowodować, aby ta budowla wiedzy matematycznej w umyśle przede wszystkim dziecka cały czas w sposób istotny funkcjonowała. Powołałam się tutaj na badania i teorie Kutzlera, natomiast
no nie chciałabym w żaden sposób umniejszyć doświadczeń i wyników badań naukowych polskich dydaktyków matematyki, bo tym zagadnieniem, czyli rozwojem pojęć matematycznych, dydaktycy matematyki także się, polscy dydaktycy matematyki także się zajmują. No i jeszcze jeden cytat na początku. Nie ukrywam, że on bardzo często towarzyszy mi w procesie pracy ze studentami, z nauczycielami. I myślę, że jest on także bardzo istotny z perspektywy pracy dydaktyka matematyki. Otóż teoria niepoparta praktyką jest bezużyteczna, zaś praktyka nie znajdująca oparcia w teorii jest zdecydowanie jałowa. Szanowni Państwo, tak to jest, że ten cytat jest także bardzo mocno zakorzeniony w pracy dydaktyka matematyki, bo pomysły badawcze każdego dydaktyka matematyki mają swoje źródło w praktyce szkolnej. Natomiast teoria zawsze jest weryfikowana w praktyce. W jednej z ostatnich swoich publikacji pani profesor Dorota Klusztańska bardzo mocno wskazała na rolę dydaktyka matematyki i dała do zrozumienia czytelnikowi, że no, nierzadko bywa tak, że marginalizujemy rolę dydaktyki matematyki, uważając i dydaktyków matematyki, uważając, że no, że jakoś to się potoczy, że wystarczy, że ta matematyka jest i jakoś to rzeczywiście będzie. Zatem czym dydaktyka matematyki jest? I nie mogłam zrobić inaczej, jak nie odwołać się do takiego dość ogólnego sformułowania, powinnam powiedzieć dość ogólnej definicji, ale ja w trakcie tego spotkania rzeczywiście nie będę wchodziła przy żadnym ze slajdów w szczegóły ani w głębokie teorie. Dydaktyka matematyki jest nauką, której problematyka obejmuje wszelkie zagadnienia związane z uczeniem się i nauczaniem matematyki. Teraz nawiążę do jednego z zdań, które pani profesor Ewa Swoboda, no jedna z moich mentorek związanych z dydaktyką matematyki, współczesnej także dydaktyki matematyki w Polsce, napisała. Problem nauczania matematyki jest wciąż tym, który powinien leżeć na sercu każdego matematyka. Szanowni Państwo, ja bym chciała powiedzieć coś jeszcze więcej. Prawdą jest to, że trudno jest być dydaktykiem czy dydaktyczką, nie będę odmieniać matematyki, no nie będąc przede wszystkim matematykiem. I ja bardzo mocno będę starała się dzisiaj podczas mojego spotkania z Państwem to podkreślać. Dydaktyka matematyki, jak wszystkie dydaktyki szczegółowe, wywodzą się z nurtu dydaktyki ogólnej. Ale proces uczenia się i nauczania, o którym tutaj mówię, uczenia się i nauczania matematyki, jest nierozerwalnie związany przecież z procesem kształtowania pojęć matematycznych, a także wszelkimi pytaniami i badaniami dotyczącymi rozumienia tego procesu. A zatem dydaktyka matematyki bez matematyki dla mnie i dla wielu dydaktyków, o ile nie wszystkich, nie chciałabym się to wypowiadać za wszystkich, nie istnieje. Gdybym miała powiedzieć o podstawowych kierunkach badań, też dotykając tego tematu naprawdę w sposób taki dość ogólny, powiedziałabym, że od zarania istnienia dydaktyki matematyki jako dyscypliny naukowej poruszamy następujące tematy, mianowicie treści nauczania, pytając, jakie pojęcia, jakie treści, w jaki sposób, kiedy, w jakiej kolejności powinny być kształtowane w umyśle ucznia. Zasady nauczania, czyli w myśl jakich koncepcji. Tych koncepcji naprawdę jest niemało. W myśl jakich koncepcji i dlaczego właśnie takich teorie matematyczne powinny być wdrażane. Dalej, proces uczenia się, a zatem jaka jest perspektywa ucznia udziału w procesie nauczania i uczenia się. I w końcu, jak organizować ten proces uczenia się i nauczania i czy w taki sam sposób dla każdego. Szanowni Państwo, jeszcze kilka lat temu nauka, a nauka matematyki w szczególności była elitarna. Dziś ona jest egalitarna, w związku z tym cały czas pojawia się wiele nowych pytań, wiele nowych teorii, różnych osób uczestniczących w procesie nauczania i uczenia się, mających przeróżne trudności, korzystających z przeróżnych źródeł. W związku z tym należy cały czas odpowiadać na zapotrzebowania edukacji.
i tym właśnie zajmują się dydaktycy matematyki. Proces kształcenia nauczycieli na tym slajdzie w sposób szczególny wyróżniłam, a to dlatego, że idąc dziś z Państwem przez ścieżkę moich doświadczeń, proces kształcenia nauczycieli bardzo mocno związany jest z aktualnymi moimi poczynaniami i powiedziałabym także zadaniami zawodowymi wykonywanymi na wydziale. Tak się teraz zastanowiłam, bo w sumie niewiele o sobie powiedziałam Państwu na początku, jako będąc dydaktykiem matematyki, swoją karierę czy edukację, albo kontakt z edukacją zaczęłam od tego, że rzeczywiście jestem absolwentką kierunku matematyka, specjalność nauczycielska. Na 5. roku rozpoczęłam pracę w szkole, jednocześnie rozpoczynając doktorat, który zrobiłam z nauk matematycznych w zakresie dydaktyki. Dalej wiele różnych aktywności miało miejsce. I tak to się stało, że od tego roku na Wydziale Matematyki i Informatyki pełnię funkcję prodziekana do spraw kształcenia i spraw studenckich. I tak się niezmiernie cieszę, że badając proces kształcenia nauczycieli przez wiele lat z różnych perspektyw, dane mi było w pewnym momencie móc podjąć decyzje istotne z perspektywy właśnie zadbania o to, żeby ten proces kształcenia nauczycieli na moim wydziale, na Wydziale Matematyki i Informatyki w Poznaniu, przyjął troszeczkę inną strukturę, ale o tym jeszcze troszeczkę później Państwu opowiem. Dlatego też właśnie to wytłuściłam. Współcześnie zajmujemy się wieloma rzeczami naprawdę istotnymi, jak na przykład sposoby wykorzystywania narzędzi IT. No myślę, że z perspektywy pandemii toczącej się już od roku, każdy z nas, nie będąc nawet matematykiem, dostrzega, jak bardzo istotne jest racjonalne, sensowne wykorzystanie tych narzędzi. Kiedy kilka tygodni temu ministerstwo dopuściło nas znowu, dydaktyków matematyki, do udziału w praktykach szkolnych, zadałam pytanie nauczycielom na zdalnych spotkaniach z nauczycielami, z uczniami, no, czyli na lekcji takiej zdalnej, jak to jest, jak to będzie po powrocie do rzeczywistości sprzed pandemii. Czy dalej będziemy starali się uważać, że kalkulatory graficzne, naukowe, oprogramowanie matematyczne, a nawet telefony komórkowe nie powinny istnieć w szkole? No właśnie, zaczynam otrzymywać informacje, że należy je właśnie zacząć w sposób sensowny wdrażać, tworząc nowe programy nauczania, a zatem pojawia się nowa potrzeba w tym momencie pracy nad organizacją procesu uczenia się i nauczania w szkole. Interdyscyplinarność, kształcenie do twórczości, co to znaczy, że uczeń jest zdolny, że uczeń jest twórczy, w jaki sposób to zdiagnozować, jak rozpoznać, w jaki sposób pracować z tym uczniem. A następnie trudności i przeszkody. Na każdy z tych tematów mogłabym rzeczywiście sporo tutaj powiedzieć, ale przejdźmy dalej. W tle, myślę, że Państwo widzą, jest pani profesor Zofia Krygowska. Podczas jednej z ostatnich uroczystości, a dokładnie ostatniej, która odbyła się we wrześniu 2020 roku, uroczystości wykładu imienia Zofii Krygowskiej, równolegle odbywało się to z wręczeniem nagród Polskiego Towarzystwa Matematycznego na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki imienia właśnie Zofii Krygowskiej. Tu bym bardzo mocno chciała podkreślić ten fakt, że włączamy już studentów do procesu doświadczania udziału w badaniach związanych z dydaktyką matematyki. Prelegentem był profesor Edward Tutaj, wszystkim nam doskonale znany. Pan profesor opowiadał o swoich doświadczeniach, przyjacielskich doświadczeniach, to jest bardzo ważne. To był fantastyczny wykład z Bernardem Morą, człowiekiem, który od 4. roku życia, tracąc wzrok, nie ustawał w rozwoju naukowym i osiągnął naprawdę fantastyczne wyniki naukowe. Ta przyjaźń profesora Tutaja z Bernardem Morą, i pan profesor Tutaj nam o tym powiedział, przyniosła ogrom następstw związanych także z nauczaniem matematyki. Ja bym chciała teraz przeczytać ten fragment, który został zamieszczony w zapowiedzi tego wykładu.
Otóż można mieć nadzieję, że opowiadanie o kolejnych życiach osobistego i zawodowego tego niezwykłego matematyka stworzy wykładającemu szansę do zastanowienia się wraz ze słuchaczami nad tym, czym jest matematyka, na czym polega jej piękno i powab, a także nad tym, na czym polega, powinno polegać nauczanie matematyki. Profesor, kończąc swój wykład, powiedział, że tak naprawdę jego współpraca z Bernardem Morą zakończyła się postawieniem przed nim trzech pytań, które zadaje teraz nauczycielom matematyki, a mianowicie zwraca uwagę na to, jak ważna jest relacja pomiędzy nauczycielem i uczniem, bo ona była istotna z perspektywy rozwoju matematycznego Bernarda Morą. Jak ważna jest odpowiedź na zapotrzebowanie w procesie kształcenia wyobraźni geometrycznej. I aby w tym procesie kształtowania wyobraźni geometrycznej w sposób właściwy, bo teraz to możemy zrobić, umieścić narzędzia IT. No dobrze, ja bym chciała powiedzieć, że tymi problemami, na które uwagę zwrócił pan profesor, tutaj dydaktycy matematyki zajmują się i ja bardzo dziękuję panu profesorowi, że zwerbalizował wiele rzeczy, które już się dzieją. Tymi jeszcze wieloma innymi rzeczami paramy się. Może nieczytelny jest ten slajd troszkę, bardzo państwa za to przepraszam, ale chciałam w jakiś sposób pokazać mnogość tematów i zagadnień w nurcie dydaktyki matematyki poruszanych na ogólnoeuropejskich i ogólnoświatowych konferencjach związanych z dydaktyką matematyki. Na tym slajdzie widać 26 tematów, które stanowią zestawy czy grupy tematyczne badaczy dydaktyki matematyki. Takie jak Argumentation and Proof, Arithmetic and Number System, Algebraic Thinking, Geometry Thinking, Probability i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę dydaktycy matematyki mieli i będą mieli bardzo dużo pracy związanej z poznawaniem, diagnozowaniem i organizowaniem procesu uczenia się i nauczania. Udało nam się zorganizować tegoroczną konferencję, co prawda zdalnie, ale dydaktycy matematyki nie ustają w swoim kontynuowaniu swojego doświadczenia. Tu jeszcze pokazuję Państwu, i to chyba jest bardziej widoczne, nie wiem, jak to wygląda z Państwa perspektywy, także inne konferencje, konferencja, która jest zakorzeniona tutaj w Polsce na Uniwersytecie Rzeszowskim, Contemporary Mathematics Education, inicjatorką była pani profesor Ewa Swoboda, teraz koordynatorką z perspektywy Komitetu Organizacyjnego i Naukowego jest pani doktor Bożena Majtasis. I tu też można by jeszcze wiele opowiedzieć. Dydaktyka matematyki nie istnieje bez matematyki. I ja wiem, że ja już to Państwu przed chwilą powiedziałam, natomiast rzeczywiście nie będę ustawała właśnie w akcentowaniu i podkreślaniu tego, że dydaktyk matematyki z matematykiem powinni współpracować i że źródło dydaktyki matematyki jest właśnie w matematyce. Zresztą na współczesny obraz dydaktyki matematyki wpływ miała praca, czy miały pracę wielu matematyków. Ja tutaj wymienię tylko trzech. Erik Wittmann, Hans Freudenthal, przecież Freudenthal doskonale wiemy, twórca koncepcji nauczania realistycznego, Milan Heiny jako twórca teorii modelu ogólnego, no i nasza polska Zofia Krygowska, która stworzyła koncepcję nauczania czynnościowego, fantastycznie funkcjonującego po dziś dzień zarówno w polskiej szkole, no i nie tylko, i nie tylko. Szanowni Państwo, o tych tematach czy nurtach badań dydaktyków matematyki rzeczywiście można byłoby mówić wiele, można byłoby się w nie zagłębiać. Ja bym chciała opowiedzieć o jednym nadal i cały czas moim doświadczeniu, czyli o myśleniu matematycznym i znowu nie z perspektywy jakichś teorii, które Państwu będę chciała przedstawiać, czy wyników badań, ale z perspektywy dydaktyka matematyki, który w ramach podejmowania się takiego oto tematu musi nieustannie zajmować się badaniem sposobów prowokowania myślenia matematycznego. Prowokowania myślenia matematycznego u uczniów, u nauczycieli,
a przede wszystkim u przyszłych nauczycieli matematyki. Jak to zrobić? Z jakich metod skorzystać? Jakie treści wziąć pod uwagę i jakie narzędzia? I tutaj odwołam się do znowu takich skrótowych opisów i definicji, począwszy od rozporządzenia MEN-u z 2008 roku, bo tam taki opis dotyczący myślenia matematycznego znalazłam. Cóż tam znalazłam? Umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym. Tak było zdefiniowane myślenie matematyczne. Ale idźmy dalej, poszukajmy czegoś, co jest jeszcze bliższe praktyce dydaktyków matematyki. I myślę, że ta pozycja, czyli myślenie matematyczne Masona, Bartona, Stacey'ego, jest książką doskonale znaną każdemu z nas. I tam autorzy mówią, no przecież myślenie matematyczne to dynamiczny proces, który rozszerza nasze rozumienie, gdyż pozwala nam radzić sobie z coraz bardziej złożonymi ideami. Wiem, że jest tutaj dzisiaj też kilka osób, które z dydaktyką matematyki bardzo mocno są związane, przynajmniej przemknęło mi kilka nazwisk i wiem, że w tym momencie dydaktycy matematyki rozumieją, że mówię o różnych typach i poziomach rozumowań w matematyce. Od konkretu do abstrakcji przejść powinien każdy. Wspieranie, podtrzymywanie, ale jak? No właśnie, ale jak? I to jest takie pytanie, na które stara się odpowiedzieć dydaktyk. Pojawiła mi się informacja, przepraszam, że przerwę, że mam bardzo słaby internet. Czy słychać mnie? Tak? Dobrze, przepraszam. Dobra, w takim razie idźmy dalej. Szanowni Państwo, i dalej, korzystając z owej książki Matematyczne myślenie, no, trzeba tutaj zwrócić bardzo mocno uwagę na punkt pierwszy. A zatem myślenie, punkt pierwszy wśród 8 fundamentów kompetencji matematycznych. Myślenie matematyczne rozumiane jako umiejętność stawiania pytań. A ja bym powiedziała jeszcze więcej. Umiejętność prowokowania myślenia matematycznego to także umiejętność z perspektywy nauczyciela i dydaktyka matematyki nieodpowiadania na to pytanie za dziecko, za ucznia, za naszego rozmówcę. Tu bym chciała się z Państwem podzielić swoim kolejnym doświadczeniem. Od wielu lat już współpracuje środowisko polskie z dydaktykami matematyki z różnych krajów, ale w szczególności współpracujemy z metodykami z Holandii. Jakież było zaskoczenie metodyka holenderskiego, który będąc 6 lat temu w Polsce, a rzeczywiście przed pandemią systematycznie ja jeździłam do Holandii, oglądając i kontaktując się, oglądając lekcje matematyki holenderskich nauczycieli i dyskutując z nimi na tematy dotyczące właśnie ich rozwoju, zaś metodyk holenderski przyjeżdżał tutaj do Polski i także wspierał metodycznie rozwój naszych nauczycieli, a także dyskutował o różnych zagadnieniach związanych z rozwojem naszych polskich nauczycieli. I jakież było moje zaskoczenie, kiedy podczas takiej pierwszej lekcji metodyk holenderski wyszedł potwornie zasmucony z tej lekcji i mówi do mnie: Edyto, jak my mamy rozmawiać o prowokowaniu myślenia matematycznego, którym zajmujesz się w pracy ze swoimi studentami, skoro ja na tej lekcji uczestnicząc czułem się, i to dokładnie tak powiedział, jak na wojnie. To była seria strzałów. Pytanie, odpowiedź, pytanie, komentarz, pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. Ale przecież my musimy dać czas uczniowi na to, by zastanowił się, czas na to, by on zaczął myśleć. Jeżeli wy tego nie zrobicie, bez względu na to, na jakim poziomie się znajdujemy, czy nauczania przedszkolnego, wczesnoszkolnego, szkoły podstawowej, średniej, studiów, to my nie możemy w ogóle mówić o prowokowaniu myślenia matematycznego.
To dało mi wiele do myślenia, muszę Państwu powiedzieć. Wiele zmian wprowadziłam od tego czasu w swoim sposobie pracy z nauczycielami, przepraszam, ze studentami, bo ja do swoich studentów w kierunku nauczycielskiego już mówię nauczyciele, czyli ze studentami, przyszłymi nauczycielami matematyki, informatyki. I tu moje kolejne doświadczenie, Szanowni Państwo. Myślę, że przepiękne oczy małych dziewczynek, które są zaciekawione pracą związaną z budowaniem z klocków Lego, to są dzieci, które bywają u mnie na Wydziale Matematyki i Informatyki, myśląc o tym, co zrobić, żeby myślenie matematyczne zacząć prowokować od najmłodszych lat. Udało mi się z pomocą moich kolegów i koleżanek z wydziału otworzyć jedyne akademickie, bo nie akademickie studia Lego Education Innovation posiadamy w Polsce, ale akademickie pod patronatem Lego Education jest jedno. Otwieramy się na rozwój myślenia matematycznego u każdego, od małego dziecka po osobę dorosłą i bez względu na to, ile lat ma uczestnik naszych spotkań, naszych warsztatów, wykładów, to reaguje dokładnie tak samo jak te dwie dziewczynki, które tutaj w tym momencie widzimy. Domeną mojej pracy i zawodowej, i naukowej jest to hasło, wszystko zaczyna się od pomysłu, dlatego tutaj pozwoliłam sobie zostawić. No tak, tylko że ten pomysł można zrealizować tylko wtedy, jeżeli za mną jest grupa osób, które myślą dokładnie tak samo. Nie tylko klocki, ale to chwileczkę, bo rzeczywiście jeszcze jedno zdanie, bo ktoś by zadał pytanie. Ale dlaczego klocki? Po co klocki? Kiedy to studio otworzyłam w Poznaniu, gro dziennikarzy zwróciło się do mnie z pytaniem, wszyscy mieli to samo jedno pytanie jako pierwsze, co wspólnego mają klocki z matematyką? I no właśnie, poniekąd byłam zaskoczona tym pytaniem, ale z perspektywy już kolejnego, 20, 30 raz zadanego pytania stwierdziłam, że my chyba nie bardzo jeszcze do końca rozumiemy, dlaczego matematyka funkcjonuje w szkole? Przecież przede wszystkim celem czy istotą kształcenia matematycznego na każdym z poziomów edukacyjnych jest właśnie to, żeby, no owszem, niech się nauczą dodawać, mnożyć, dzielić i tak dalej, ale nauczmy myślenia, myślenia logicznego, nauczmy planowania, organizowania, wnioskowania, argumentowania. Temu właśnie też służy zabawa z klockami. Ja nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś miał przyjemność, bo to jest niesamowita przyjemność, dostać zestaw klocków i wyposażonych w dodatkowy moduł programowalny i zbudować coś, co ma spełniać dokładnie wytyczone przez moderatora spotkania kryteria. To wcale nie jest takie proste i muszę Państwu powiedzieć, że bardzo często zdarza się tak, że wcale nie udaje się osobom zbudować dokładnie tę rzecz, którą należało zbudować. I co się wtedy pojawia? Ano trzeba w tym momencie zdiagnozować problem i pracę zacząć od początku. Na wydziale nie tylko klocki używane są do prowokowania myślenia matematycznego. Myślenie krytyczne to zarówno w studio Lego, jak i w pracy z ozobotami. Tym się osobiście zajmuję na wydziale, prowadzę warsztaty nie tylko dla tych małych dzieci, które tutaj Państwo widzą na zdjęciach. No te dzieciaki zawsze muszą przyjść z rodzicami na warsztaty i na zajęcia. Muszę Państwu powiedzieć, że tak od 10-15 minuty to pracujemy wszyscy, i rodzice, i dzieci. Tak? Także to jest fantastyczna rzecz. Krytyczne myślenie, krytyczna ocena źródeł. Kiedy miałam kontakt jakieś 2 tygodnie temu z laureatką, na jednej z mini konferencji z laureatką Olimpiady Informatycznej, opowiedziała ona fantastyczną historię dojścia do momentu, w którym była gotowa wziąć udział w Olimpiadzie Informatycznej. I ona powiedziała, że najważniejsze jest to, żeby właśnie w tym wieku 8-9 lat móc mieć to szczęście i znaleźć się w rękach osoby, która
za pomocą przeróżnych narzędzi, niekoniecznie traktowanych wówczas przez dziecko jak narzędzia prowokowania myślenia matematycznego, ale narzędzia zabawy, móc właśnie owo myślenie matematyczne prowokować. To staram się tutaj na naszym wydziale robić i tym właśnie też zajmują się dydaktycy matematyki jako organizatorzy procesu kształcenia przyszłych nauczycieli matematyki. I dalej, to co istotne z perspektywy prowokowania myślenia matematycznego, to także kontakt z mentorem. To też ta dziewczyna, studentka, laureatka Olimpiady Informatycznej powiedziała, móc mieć możliwość nie bywać tylko na lekcjach matematyki, ale mieć kontakt z mentorami. No myślę, że Państwo poznajecie tutaj chociażby pana profesora Szulka, który systematycznie, no będę często używać, przed pandemią bywał na wydziale, dr Bartłomiej Bzdęga, mentor osób uzdolnionych, twórczych matematycznie, pan profesor Murawski, pan profesor Roman Murawski, historyk, logik, matematyk. No i na dole informatyk z mojego wydziału, który opowiadał o Bitcoinie i tak naprawdę uczniowie nie chcieli w ogóle wyjść z naszego wydziału. Zasłuchani i zasłuchani. Ale żeby nie tylko o metodach, koncepcjach, narzędziach, także o zadaniach prowokujących myślenie matematyczne przez chwilę chciałabym Państwu opowiedzieć. Otóż ważne jest to, by umieć w sposób właściwy i poprawny dobrać zadania, które będą myślenie matematyczne prowokowały. Myślę, że to zadanie też Państwu wszystkim jest doskonale znane i podejrzewam, że każdy z Państwa odpowiedź już zna na zadane tutaj pytanie. Alan Schoenfeld powiedział w jednej ze swoich książek, że zadanie nietypowe, a to właśnie jest jedno z takich nietypowych zadań, są jedną z lepszych dróg do tego, by myślenie matematyczne prowokować. Tylko musimy pozwolić nauczycielowi odważyć się, wykorzystać w procesie kształtowania pojęć matematycznych i myślenia matematycznego u uczniów takie narzędzia wykorzystać. To zadanie daje nam szansę uruchomienia procesów różnych rozumowań, tak naprawdę od przedszkola, kiedy to umożliwimy dziecku zabawę klockami w celu odnalezienia odpowiedzi na to pytanie. Znowu od konkretu do abstrakcji. Tu kilka sekund dotyczących badań przeze mnie prowadzonych, a mianowicie zagadnienia związanego z tym, jak uczniowie szkoły podstawowej radzą sobie z dowodzeniem i wnioskowaniem w geometrii, no właśnie na poziomie szkoły podstawowej. Jakie odzwierciedlenie te ich sposoby pracy nad zadaniami, które pochodzą z podręczników, właśnie widoczne są w procesie organizowania lekcji matematyki, w procesie budowania podręczników do matematyki w polskiej rzeczywistości. No właśnie, diagnoza trudności, a także i błędów, to jest niesamowita kopalnia wiedzy, która potem wdrożona w proces budowania polskiej szkoły naprawdę mogłaby wiele korzyści przynieść. I dalej, kończąc tę historię dotyczącą myślenia czy budowania myślenia matematycznego, ja muszę zahaczyć o przyszłych nauczycieli matematyki, bo taka szkoła będzie, jakich nauczycieli wykształcimy. Należy prowokować przyszłych nauczycieli matematyki do refleksji, do aktywnego udziału już w trakcie swoich studiów w budowaniu no właśnie tej budowli, tego domu matematycznego w umyśle ucznia. I tutaj mamy informacje także z ostatniej chwili, mianowicie informacje o tym, że student mojego wydziału, zresztą mój student, uzyskał drugą nagrodę w owym konkursie, o którym wspomniałam na początku mojego wykładu. Pan Piotr, uczestnicząc właśnie w jednym z przedmiotów, bo mamy taki przedmiot metodologia badań dydaktycznych na kierunku nauczycielskim, dostrzegł pewne trudności związane z rozumieniem definicji wysokości trójkąta. Jako twórca kilku zadań podjął się zbadania owych trudności u uczniów uczestniczących w zajęciach w szkole w jego rodzimej mieścinie. To jest, muszę Państwu powiedzieć, niesamowite, że udaje się nam już na etapie
studiowania stworzyć tych nauczycieli refleksyjnych, zaktywizowanych i gotowych do uczenia się przez całe życie. Tu znowu taka mała dygresja, teraz właśnie do głowy mi przyszła. Z ogromnym smutkiem spotkałam się kiedyś, przyjęłam taką sytuację, kiedy organizując, znowu powiem, przed pandemią co miesiąc organizowałam warsztaty na Wydziale Matematyki i Informatyki dla nauczycieli, z jedną z nauczycielek, która wchodząc przywitała się ze mną i mówi: Pani Edyto, to już ostatni raz, bo ja za miesiąc podchodzę do egzaminu na nauczyciela dyplomowanego i potem już nie będę musiała. No, trochę przykro mi się zrobiło, także bardzo bym chciała, żeby owi nauczyciele byli refleksyjni na zawsze. I tutaj słów kilka o kierunku, bo to też trzeba powiedzieć, no właśnie, nie będąc matematykiem i dydaktykiem matematyki, na pewno nie będzie się miało dobrego pomysłu na to, jak kształcić nauczycieli. Ja w ogóle spoglądam na to z perspektywy bycia nauczycielem przez wiele lat w szkole. To mi dało wiele do myślenia. Potem dydaktykiem matematyki, osoby, która mogła się porozumiewać, kontaktować z dydaktykami i nauczycielami. I ten kierunek nauczyciel, mistrz, innowator, tak naprawdę to jest NMI, czyli nauczanie matematyki i informatyki, ale pod tymi literkami też kryje się ów nauczyciel, mistrz i innowator, bo nauczyciel to ten, który będzie miał ową wiedzę kierunkową, czyli matematyczną i informatyczną. Będzie mistrzem, czyli staramy się, by był osobą, która będzie autorytetem, która będzie starała się tak cały czas dbać o własny rozwój, aby była mistrzem, innowatorem, by nie bała się rzeczywiście wprowadzać zmian w swoim procesie myślenia o edukacji matematycznej. Kończąc powolutku, bo zdaje się, że jeszcze tylko dwa slajdy mi zostały, powiem, błąd błogosławiony jest, powiedziała swego czasu pani profesor Zofia Krygowska. Rola błędu w procesie nauczania, uczenia się matematyki jest ogromna. Badanie przyczyn, roli i następstw błędu także. Ja tworząc ten slajd pomyślałam także o tym, żeby odnieść się do dzisiejszego spotkania z Państwem. Nie wiem, czy błędem z mojej strony było wybranie takiej drogi opowiedzenia o dydaktyce matematyki. No, chciałabym jednak rzeczywiście, takie było moje zamierzenie, byśmy wszyscy dziś mówili tym samym językiem. Nie chciałam wchodzić zbyt głęboko w teorie dydaktyczne. A jeżeli to błąd, no to może właśnie z perspektywy pani profesor Zofii Krygowskiej jest to właśnie powód do tego, żebyśmy zaczęli o dydaktyce matematyki mówić, bo no nie ukrywam, że trochę problemów i kłopotów, szczególnie polska dydaktyka matematyki ma ostatnio. Jest to chyba jeden z niewielu krajów, w którym trudno nam o awans naukowy w zakresie naszej dyscypliny. Zresztą trudno mówić o tym, że mamy dyscyplinę, bo dydaktyka matematyki w Polsce nie jest samodzielną dyscypliną naukową. Co będzie zatem w przyszłości z kształceniem nauczycieli matematyki? To też jest kłopot, bo cóż, pozostawimy w rękach pedagogów. Wcale źle nie myślę o pedagogach. Fantastycznie współpracuję z pedagogami, ale z takimi pytaniami, kończąc powolutku, myślę, że chciałabym Państwa także zostawić. Matematykę nie tylko odkrywa się, lecz także buduje i rozwija. Matematyka nie jest obiektywną całością struktur i twierdzeń, może nawet kolejno ponumerowanych, ale stylem i środkiem ludzkiej działalności, pewnym sposobem bycia. Matematyka to nie tylko efekt końcowy myślenia i badania, lecz sam proces myślenia i badania. A zatem powiedz mi, to zapomnę, naucz mnie, to może zapamiętam, zaangażuj mnie, to się nauczę. I na koniec wiem, że tego tekstu jest dużo i nie ukrywam, że on mi się w tym momencie nie pokazuje cały, więc chyba będę musiała skorzystać z pewnej pomocy. Muszę Państwu ten tekst przeczytać. Zainspirowała mnie do powołania się na ten tekst pani profesor Ewa Swoboda, nie ukrywam, a pochodzi on z 1927 roku, kiedy to odbył się zjazd matematyczny we Lwowie. Pan profesor Maksymilian Huber, otwierając zjazd matematyczny, powiedział rzecz następującą. Patrząc na przeogromny gmach nauk matematycznych, zaprzątających tak wielu umysłów pod pewnym względem pokrewnych, a jednak często silnie się różniących, widzimy niejako niekończącą się nigdy budowę niebosiężnego tłumu gotyckiego o nader licznych wieżyczkach i kapliczkach.
Jedni matematycy pracują wytrwale i z zapałem około fundamentów tego gmachu i śledząc bacznie każdy najdrobniejszy błąd w założeniu, wciąż uzupełniają i modyfikują pierwotny plan budowli. To przedstawiciele matematyki czystej. Inni wykańczają nieraz w równie wielkim trudzie szczegóły owych wieżyczek i kapliczek, tworząc ich subtelną rzeźbę. Są to pracownicy matematyki stosowanej. Trzecia wreszcie grupa zajmuje się sporządzaniem przejrzystych, uproszczonych planów każdej części tego gmachu, które ułatwiają zwiedzającym jego poznanie. Mam tu na myśli dydaktyczną pracę matematyków nauczycieli. Wszystkich łączy wspólna idea. Wszyscy patrzą z podziwem i zachwytem w rosnące wciąż ku niebu szczytowe wieże niekończącej się nigdy, a przecież zawsze wspaniałej i harmonijnej budowy. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękujemy za wykład. Ciekawy. Ja teraz tutaj skończę nagrywanie wykładu i rozpoczniemy dyskusję. Rozumiem, że udostępnianie powinnam teraz zamknąć, tak?